No i proszę bardzo, w końcu wszystkie magiczne kulki zostały zdobyte. Czas uruchomić, może tu jeszcze są oczywiście jakieś sekrety, które można zdobyć. Można tam zeskoczyć gdzieś na dół, ale czas najwyższy uruchomić wszystkie magiczne kulki. Magiczne kulki, uruchamiam was. Dobra, wkładamy magiczne kulki. Wait. To nie jest kolejny z twoich epizodów. Co się dzieje? Nothing. Nothing's wrong at all. O co chodzi? Powiedz. A percepcja, jestem beznadziejny w percepcji. There's something more I need to do. Or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away. The Spear of Night. I have to claim it. Then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a dark. Jestem z tobą, moja droga, więc ofiarę zamiast zabić tu jakąś niewinną istotę. Właśnie to jest bardzo ciekawy motyw, nie zwrócisz się chyba przeciwko mnie. No dobrze, gdzie mam szukać tej włóczni? Właśnie teraz w tym miejscu doznałeś olśnienia? Dobra, ofiarę zamierzasz zabić tu jakąś niewinną istotę? Zapytajmy się. Don't worry. This place has been empty for years. The sacrifice can't be a simple mortal. More likely it's a monster. And we're well versed in dealing with those, aren't we? We need to get that spear. Supposedly it's in the library we saw before. Okej. Okay. On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah. Surmount her trials and rise a dark justiciar. The gauntlet of Shah. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. Posemne serce to są za... Co to są za próby? Przypomnij sobie, co wcześniej czytałeś o próbach Shah. Shah worshippers value traits like stealth, martial prowess, and navigating their goddess's darkness. The trials may test such skills. It seems they would complete their initiation with the blood sacrifice of a Zalunite. Łatwo. Próby zrobione. Jak się zresztą łatwo zauważyć. Posemne, co to są za próby? In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials. Then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. This is my destiny. I must complete. Dobra, posępna, masz szczęście, że akurat tutaj jakby bez zastanawiania się jesteśmy po stronie posępnej, więc generalnie cokolwiek będziemy musieli dla tej kobiety zrobić, jak najbardziej 100% w to idziemy, moi drodzy. Tak jak czasami mam wahania i takie decyzje różne podejmuję, tak tutaj no 100% pójdziemy to, żeby ona spełniła swoje przeznaczenie. To nas tego rozprasza, musimy skupić się na znalezieniu lekarstwa. Jesteś pewna, że tego właśnie chcesz? Co oznacza stanie się mrocznym sędzią? Ale zapytajmy się ją o to. What does it mean? It means we'll have power. Power we can use to take on the Absolute and rid ourselves of these parasites, once and for all. If I become a Dark Justiciar, I'll have Lady Shah's highest blessing, and her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Let's explore. Dobra, natomiast doszła tu nowa rzecz. Uwaga, posemna wyjawiła, że aby zostać mroczną sędzią, musi najpierw zdobyć broń zwaną Włócznią Nocy, ukrytą gdzieś w Bibliotece Ciszy. No to plot twist, kurwa, zebrała się, żeby teraz zdobyć jakąś włócznię przeznaczenia. Ma na razie tylko krew Ladensrara. Dobra, czyli generał, otwórz drzwi do wewnętrznego sanktuarium. Znajdź księgę. Rozumiem, że znajdź księgę, kara dla niegodziwców. Otwórz drzwi do wewnętrznego... Przecież tu byliśmy już, to co jest gra? Naprawdę? To teraz będziemy walczyć, kurwa, z każdym napotkanym szczurem? Ja nie mam czasu na takie pierdoły.
To teraz będziemy z każdym napotkanym szczurem będziemy się zabawiać ogólnie. I'm dev. Fajnie, że ty jesteś dev, ale... No co szczur, to trzeba się ich pozbyć. Nieczysta walka. Oj, nieczysta walka. A, bo to jest gdzieś na dole, kumam to. Dobra. Czyli rozumiem, że w bibliotece, czyli prawdopodobnie w ogóle nie tutaj, wiecie? Dobra, to wiecie co, cofnijmy się. Wielkie mauzoleum. Ubywająca księżyc, to tak. Muszę się skupić w bibliotece, co byliśmy wcześniej. Ubywający, w jakiej bibliotece, co byliśmy... Pojawia się, aby o zasadzie proszę, musi najpierw zdobyć broń zwaną Włocznią Nocy, ukrytą gdzieś w bibliotece ciszy. Proszę bardzo, gdzie jest biblioteka ciszy? To jest dom. Ubywający księżyc, rogatka, gildia domu uzdrowienia. Znajdź księgę. Biblioteka jest w mauzoleum. Chodzi o to, że ja po prostu do końca nie wiem. I bardziej o to mi chodzi, co nie? Czy to jest może dom uzdrowień? To nie jest to. Biblioteka ciszy. Dobra, chodźmy jeszcze na chwilę zobaczyć. Jakby kumam, że ona potrzebuje jakiegoś artefaktu. Tylko... Komnata, próba wiary, tą komnatę ze skarbami. Jest, wiecie co? Jest jeszcze jedno miejsce. Wiem. Wiem, moi drodzy. Było jedno takie miejsce, gdzie by faktycznie była walka, ja to zostawiłem, tylko zgubiłem się, wait, to nie w tą stronę, bo... Nie, w tą stronę. Nie w tą stronę, musimy się cofnąć, nie w tą stronę. Wiem, moi drodzy, przecież. Właśnie, kurde, czułem, że czegoś brakuje, że coś jest nie tak, bo gdzie jest ta biblioteka? Wiem, moi drodzy. Mam to. Było takie jedno pomieszczenie, gdzie się wchodziło, to panowała tam cisza i tam była walka, moi drodzy. I właśnie prawdopodobnie o to chodzi właśnie z komnatą ciszy. Zróbmy sobie krótki odpoczyneczek, żeby zregenerować sobie rzeczy. Wyczaruj sobie pieseła. A ty, mój drogi magu, podwładnego sobie wyczaruj. Chociaż ten podwładny to tak trochę XD, jeśli chodzi o zaklęcia potężne. Ale oczywiście zróbmy to, wyczarujmy sobie tego podwładnego. Dobra. Weźmy sobie coś innego. Jako potężne zaklęcie niech będzie. Pieseł zawsze oddaję. Dlatego piesa bierzemy. Tak, pamiętam, tutaj. Tutaj jest tak zwane pomieszczenie ciszy. Ja to olałem, bo to było takie. Dobra, może później tam się jakoś dostanę. I trochę zapomniałem o tym. Całe szczęście, że tak myślałem. Oho, a tu jest w ogóle zejście. O, to jest wejście skrótowe w ogóle, taka droga, swoją drogą. Można ten na skróty pójść. Fajnych rzeczy się dowiaduje człowiek. Dobra. Pomieszczenie ciszy. Czyli nie można tutaj z całą pewnością. Dobra. Nie wiem, czy możemy na przykład stąd? Możemy stąd chyba. Dobra, będziemy musieli się podzielić w takim razie na jednostki, moi drodzy. Na początku ja pójdę na samobójczą. Jakby grupowo się skitrajmy, okej. Ale na samobójczą wyprawę pójdę oczywiście ja. Bibliotekarz.
Śmiem twierdzić, że i tak będzie trzeba ich pokonać. Niech w takim razie. Niech w takim razie zatańczę tango. Kumam. Nie powoduje odkrycia, mega sekretny taniec. Pieseł, ty... Ty lepiej tu zostań, dobra? Oni się ustawią pod potencjalne zaklęcia. Niechaj kula zatańczy tango. Aura ciszy może kiedyś była, ale właśnie się skończyła i tak samo jak wasz koniec. Ogólnie to chyba się musimy, chyba powinniśmy się trochę wycofać. Tak mi się wydaje, bo niebezpiecznie może tu być. Dobra, zawijamy się stąd. Hehehe. Don't waste a step. Dobra, aura ciszy została rozdupczona, nie ma sprawy. Keeping low. Dobra. Rozbrojenie. Rozbrojenie dystans. Mogło być dosyć ciekawe, co on ma? Jakiś scyzoryk. Dobra, ładnie, broń opuszczona. W sumie to... Światło, podatność, kto by się spodziewał. Bardzo trzeba podejść, żeby rzucić na niego zaklęcie. Blood comes easy these days. No będzie strzelał, ale co, co nic nie dam. Pies się włączył do rozgrywki. Jeszcze ten się nie włączył, w sumie mógłby go zaatakować. No bloom, all
Dobra. Co on ma takiego? On nie ma nic. Co to jest? Płaszcz ciemności. A już stworzyłem, zrobiłem to już. Okej. A, bo tutaj zrobiłem, zesrałem się i potem... Wracaj do... Żartowałem, wracaj do ciemności, gałganie. Dobra. Zajebiste zaklęcie. Nie ma to tamto. Dobra, pieseł, atakuj! Chybienie. No ci to kawał drogi mają, nie oszukujmy się. No i teraz ona. To jeszcze jest jako ta, co zaskoczyła wszystkich. Dobra, użyjmy tego na pewno. No i co? Rąbnijmy go. Odepchnięcie, rozbrojenie myślę. 20 za ciemno, oślepienie. Kurde, no i tyle będzie z jego ataku. Odparcie. No ale on jest już na zabicie praktycznie. Nice. O, ten w ogóle tu jeszcze był. A stanę sobie koło niego. Gdyby chciał się ruszyć przez przypadek. A, ci lecą na sprincie, nie tacy cwani. Dobra, czas użyć magicznego słoneczka. Może ten w sumie 65. Czemu? Za ciemno? No tego to rozdupczy na pewno. Bo to jest 4,20, oni mają ten. Za ciemno powiadasz. A tutaj zobaczmy. Dwadzieścia zwykłym atakiem. Jakby to był mocniejszy atak, oj. To by nie żyli. Dobra, w sumie ich już tak trochę jakby nie ma, bym tak powiedział. W sensie, no ja nie, ja tym osobom już nie wróżę, oni tego nie przeżyją. Moglibyśmy rzucić na nią pośpiech, ale czy to jest sens na tym etapie? Czy może lepiej zaatakować? Ale z drugiej strony, czy ja będę atakował? Masz przyspieszenie. Patrz, no ci ten też nie zaatakuje, no po prostu nie jest w stanie... Nie jest w stanie jakby dobiec do... przeciwnika, po prostu. A ta? A ta to będzie teraz chyba pogrom robić, co nie? Oślepienie. Czemu ona jest oślepiona? Jak to się mówi, nie wiem. No i fajnie, fajnie. Utrudnienie za ciemno. To jest jako akcja. No zobaczymy, jak teraz sobie za ciemno. Nie będzie za ciemno, jak tam podbiegnę. Jednak jest za ciemno. Heh, frajer. Ale krytyk wleciał. Ja pierdykam. Co to w ogóle było?
totalny, ale to totalny pogrom, proszę państwa. Dobra, mam nadzieję, że tutaj będzie twoja włócznia, której szukamy. W sensie, żeby nie było, nie wiem czy ona tu będzie, ale... Ale może być, bo to jest pomieszczenie ciszy, więc... Percepcja porażka. A to ciekawostka, że pułapka jest tutaj zamontowana w szufladzie? A to ciekawosteczka. Masz. Absolutnie nie wiem, czemu to było zabezpieczone pułapką. Ale jak widać, wszystko, utrata pieśniarki, przeczytaj. Ale... Chyba wszystko jest zabezpieczone pułapkami tu. Ta... Zwój, dominacja to sobą. Sprawa, aby humanoid walczył u twojego boku za każdym razem, gdy istota nanosi obrażenia, wykona rzut obrony na mądrość przeciwko twojej dominacji. To ona jest dobra na mądrość. Fajne. Dobra, rozbrójmy. Trochę mi niby żal powinno mi być tych pułapek, no ale bez przesady. Trochę tych do rozbrajania pułapek też mam. Może się dowiemy czegoś przydatnego, dlatego... Oho. Są przyciski i też przyciski można rozbroić. Bardzo dużo pułapek tu jest, jak się okazuje. Next time's the charm. Kurde, ile rozbrajania jest. Dobra, na szczęście jesteśmy mistrzami rozbrajania. No chyba, że będzie fatality błąd. Ej, kurde, szczerze mówiąc myślałem, że będę mógł jeszcze raz po prostu rozbroić. Ej, tego się nie spodziewałem. Ej, nie spodziewałem się, że będzie aż takie rąbnięcie, przyznam się. Dobra, wyleczyłem, bo głupio tak trochę mimo wszystko. Po drugiej stronie też są po prostu. Kumam. Warto w oczach Pani Nocy zostaną dopuszczeni do oglądania jej tajemnic. Znajdują się cztery mechanizmy. Tylko jeden otwiera wejście. Stań na środku sanktuarium. Spójrz w północno-zachodni ruch. Lecz strzeż się, albowiem ciemność ukaże każdego, kto wejdzie tu nieproszony. Północno-zachodni ruch. Północno-północny zachód. Czyli ten jest właściwy. To jak debil to było naciskanie tych wszystkich innych przycisków. No, lepiej później niż wcale się dowiedzieć. Fajnie. Czyli ten jest właściwy. No! To żeśmy się podowiadywali, prawda? Dobra, próba ostrożnego kroku. Dźwignia.
Przeczytajmy. Szarwie. Szarwie, co kryje się w najgłębszych zakamarku twojej duszy, zna źródło twojego bólu, wie, co pożera cię od wewnątrz. Nie ukrywaj przed nią swoich klęsk, pozwól, by położyła okojące dłonie zapomnienia na twoich ranach, odsłoń się przed nią całkowicie, aby pomogła wyzwolić się w kajdan. Dobra, prawdopodobnie, moi drodzy, mówili, że jakaś pułapka gdzieś jest. A, tutaj. Na wszelki wypadek, moi drodzy. What can silence the night song? What can silence the dobra, dobra, to jest zagadka. Co może uciszyć pieśń nocy? Zaraz, zaraz, to ten szar wie, co kryje się w najmniejszym zakamarku twojej duszy, zna źródło twojego bólu, wie, co pożera cię od wewnątrz. No, no, więc dłonie, dobra, zaraz to, zaraz przekminię. This place is more dangerous than I thought. Gazowa jama. Ja to rozbroję, bo oni jak nic to wejdą zaraz. Chyba, że chodzi o jakąś księgę. No, zapomnienie. Trochę tych ksiąg było. Poczekaj, rzucę okiem. To są w ogóle próby, które gdzieś tam, z którymi się gdzieś tam już zmierzywaliśmy. Śniarka nocy. Księga próby skoku wiary. My już te, my tak częściowo rozwiązywaliśmy już te te próby. Więc trochę tak przyszliśmy tu na ostatni dzwonek de facto, można by rzec. Zobaczmy, miło światła. Dobra, co może uciszyć pieśń nocy? To jest zagadka logiczna na zasadzie, co ja takiego mam, co faktycznie może ją uciszyć. Zaraz, zaraz to obczaję, bo to może być jakiś przedmiot. Nie od najnowszego, zobaczmy rodzaj. Rodzaj przedmiotów, które posiadamy, uwaga. Uciszyć pieśń nocy, lecznicza z eliksir kolosa. Na pewno możemy na przykład zastosować miksturę usypiającą. Proszę bardzo. Może tak jakby uciszyć. Zwój zwoju. Telekinezy w ogóle bardzo rzadkie te. Rzuć istotą lub obiektem na odległość 18 włącznie siłą własnych myśli. Raz naturę możesz ponownie. To jest w ogóle fajne. Zwój kąśliwego wzroku. Stałem się czarnymi korytarzami o ścianach zębów. Grozę choroby uśpić z inne istoty. W ogóle ty możesz się nauczyć tych zaklęć, tak BTW? I applaud your taste. Poziom maga za niski. To są jakieś najtrudniejsze zaklęcia widocznie. Zagadka nocy. What can silence the night song? Wsuń księgę. What can silence the night song? Dobra, co może uciszyć? Czyli mamy to jednak. Czyli jednak to jest nauki utraty władzy. Czyli jednak jest to księga. Okej, okay, dobra. Nazbieram wszystkie i przekminimy to jeszcze raz. Dobra. Czyli jednak jest to księga, czyli to co gdzieś tam zapomnienie.
O, fajnie. Dało się od wewnątrz to otworzyć, gdybyśmy przez przypadek tutaj weszli. Dobra. Czyli jednak chodzi o księgę. Dobra. Zrobimy szybkie przebieżki. Ja zbiorę wszystkie księgi po prostu. Zapomnienie, utrata. Zbierzmy po prostu wszystkie księgi, dobra? I zaraz zrobię małą przekminę. Sztylet. Mroczny sędzia. Dobra, weźmy. Księga próby skoku wiary. Raczej nie, ale zabierzmy też. Dobra, i tutaj chyba też była księga jeszcze. Tak mi się coś kojarzy. Miłość świata, przeczytaj, ale weź na początku. Dobra, i mamy teraz mnóstwo ksiąg. O, tu jest własna tajemnica. No i mam jeszcze to, ale chyba to raczej nie będzie to. Dobra. I jeszcze ta chyba mam jedną, bo jedną sobie po prostu zatrzymała. No bo fajne było, uwaga. Co może uciszyć panią mroku? Zapomnienie, próby własnego odbicia. Pieśniarka nocy. Ostatnia ofiara córki księżyca. To jest w ogóle ciekawe. Niegdyś sama pieśniarka nocy. Dzieci nocy winne na zaszczytne ambicje to będą włócznie dla siebie wbrew swoli, bowiem dobra, wiadomo. Zapomnienie, utrata. Mroczny sędzia. Próba skoku wiary. Miłość światła. Próba ostrożnego kroku. Powiem wam szczerze mówiąc, że te księgi własnego za utraty. Pustka jest stanem świętości, który należy podziwiać, do której należy dążyć. Wyzbycie się wszelkich uczuć, wszelkiego przywiązania pozwoli wam zbliżyć się do czystej ciemności szar. Każdy z nas musi stoczyć własną walkę, by porzucić pokusy światła i życia. Pamiętajcie, wszystkie te fałszywe wygody, radości zawsze kończą się zdradą. Przetrwa tylko święcona ciemność. Pieśniarka nocy. Cóż może... O, mamy to! Cóż może uciszyć pieśń nocy? Tylko pieśniarka nocy we własnej osobie szar. Pani nocy, pani utraty, nosi wiele imion, lecz jej cel jest prosty. Powstanie światła było błędem, a życie jej jest niczym więcej jak iluzją. Fałszywą melodią skomponowaną z kłamstw, zakłócającą spokój zapomnienia. Niech szar stanie się waszą przewodniczką. Pozwólcie jej uciszyć fałszywą melodię w waszych sercach i powróćcie w jej mroczne objęcia. Nie potrzebujecie niczego prócz nicości, odwiecznego łona. Mamy to, mamy to. Pieśniarka nocy może uciszyć szar. What can silence the night song? Jak to się mówi? Akrakadabra, madafaka. Dobra, masz tutaj te wszystkie księgi, przecież nie będę tego nosił teraz. Będziesz mogła sobie w obozie poczytać, moja droga. Jest i ona, włócznia wąchocka. Włócznia wąchocka. Nareszcie potężny artefakt. Chodź tutaj. To nie może być takie proste, prawda? Średnie zbroja podpłytowa mrocznego sędziego. Co ona tu ma? Otacza się celem magii, które zwiększa twoją klasę pancerza. Otacza się... do samego drugiego efekt do białego końca po zdjęciu pancerza i to jest koncentracja. Gdy postać nosząca zbroja jest ukryta, otrzymuje ułatwienie w testach skradania się. Tak jest, se. Masz lepsze, Imo. Ta. Co się tu kurde, wyczuwam pułapkę, poczekajcie. Odziej się w najczarniejszą moc. Być może musisz się ubrać po prostu, wiesz? Hełm mrocznego sędziego. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Musisz się po prostu ubrać. W ogóle swoją drogą wydaje się nawet fajny ten hełm. Weź przymierz, jak ci leży. Zobaczcie, on się wydaje na serio, bo to jest mierzenie grzeszników. Istoty, które wykonują nieudany test ataku przeciwko postaci noszącej ten hełm, muszą wykonać rzut obrony na kondycję lub noszą ten światłości. Fajne.
Natomiast tu jest coś też ciekawego. Magiczna trwałość. Postać władająca otrzymuje premię plus 1 do rzutów obrony przeciwko czarom. Fajne. Fajne. Zamaskowane trafienie krytyczne. Gdy jesteś osłonięty, wynik na kościach potrzebny do wyrzucenia trafienia krytycznego podczas tego jest zmniejszony o 1. Chyba idziemy w to. Dobra, i ona chyba musi to po prostu założyć. Na potrzeby wzięcia tego artefaktu, tak mi się wydaje, wiecie? Dobra, moja droga, zabieraj tą włócznię. Włócznia nocy. Jeśli Sharp zezwoli, użyj tej włóczni, aby zabić pieśń nocy. No dobra, no mamy to, ale chyba nie musiała zakładać jednak specjalistycznego sprzętu, jak mi się początkowo wydawało. Dobra, mamy to. Chodźcie, moi drodzy, mamy to. Expectro Patronum! Ja jestem w szoku, że oni nie wchodzą w te pułapki, szczerze mówiąc. Dobra, no i co? Udało się! Mamy włócznię, moi drodzy! Oh yeah! Włócznia zdobyta, jak królowie! Dobra, no i teraz co? Teraz to już z górki, do pieśń, do całej tej szar. Swoją drogą, tam moglibyśmy ale tam i tak 3 kule byłyby potrzebne, czyli teoretycznie jedną kulą, bez jednej kuli byśmy się obeszli, chyba wychodzi na to. Sobie trochę pobiegamy. Ale przyznam się, że jest dobrze, co nie? Mamy magiczną włócznię. No dobra, moja droga, dostaniesz. Obiecuję ci, moja droga, że zostaniesz mrocznym sędzią. A co tam? Specjalnie dla ciebie, moja droga, zostaniesz mrocznym sędzią dla swojej Ani. Czego bym nie zrobił dla swojej Ani tutaj, co nie? Czego bym nie zrobił dla mojej kochanej Ani? Jak nie dał jej możliwości zostania mrocznym sędzią, no proszę państwa. Ania zadowolonko. No i co? Wjeżdżamy tutaj, chodźcie. Klejnot przejścia. Oh yeah! Z całą pewnością do kolejnej części. Droga do wewnętrznego sanktuarium stoi otworem. Relik jest tuż przed nami. To wiem. Krew Selune. To bardzo mnie zastanawiające, o co w tym chodzi, ale nie będę się przejmował. Paleniska. Oj, nie podoba mi się, że jest tak ciemno. Weź to rozpal szybciutko, myk. No, jasno ma być. A, samo się zapaliło. A tam się nie zapaliło jeszcze. O, tak dużo lepiej. This must be where initiates undertook their final preparations. The end is near. Perhaps. Puh, mała trochę adrenaliny, co nie? Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Shroud yourself in blackest night. Trust your secrets to the night. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Dobra, moja droga. Na potrzeby, nie wiem czy to jest istotne, ale na potrzeby tutaj proszę bardzo twojej przemiany ubierasz się tak jak
może powinna się udać. Tajemnica dar litości, dar ciemności. Trust your secrets to the night. Deliver the night mother's mercy upon shroud yourself in blackest night. Czy... Dobra, okej, okay. Chyba kumam o co chodzi. A może i nie kumam? Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Nie da się. Nie da się rzucić. Ja nie wiem, zawsze jak taki rzut jest, to zawsze źle wypada. 16, ja wiem, że to jest wysoko. O, teraz wypadło ładnie. You feel your mind slip into shadow hearts. But you are not the only one present. There is another. Ancient, commanding, rendered from purest darkness. Shah. Take my spear. Step forward and strike down the Salunite. As you command, Nightsinger. Now go. Warm my blade with moon-crazed blood. And be wary of your companion. She pries in your thoughts. Dobra, daj spokój. For you to hear. Yes, you could have. Don't pretend otherwise. You will not stand in my way. Nie to chciałem! Debilko, dobrze, niech będzie, ruszajmy na przód. Ochłońmy, pomówmy o tym później. Just remember what I said. Let me do what I need to. Boże, żartowałem, tylko nie przesadzaj. No jeju, chciałem zajrzeć po prostu, co tam się dzieje. Jej, obraziła się, żeśmy jej pogrzebali w umyśle, a tak z ciekawości powiem wam, nawet wojownik, mag, nawet mag jest za bardzo nas lubi, wasza relacja jest dobra, o, wyjątkowa, mimo to lubi nas, to nie dam się, lekko pogniewała, od razu problem, jeju. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Okay. O bogowie, o bogowie. Szar. Czyli dosyć ważna decyzja. Czyli zrobimy to w następnym odcinku.